Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Bogdan i na wstępie uczciwie chcę zaznaczyć. Temat rekuperacji jest dla mnie nowy, od kilku tygodni się nim interesuję, ale nie jestem żadnym specjalistą, żadnym doradcą, nie sprzedaję niczego w związku z tym. Jestem człowiekiem, który rozważa budowę lub zakup domu. W związku z powyższym już te wszystkie instalacje, które w takim domu mogą być zainstalowane, takie jak fotowoltaika, takie jak rekuperacja, pompa ciepła i tym podobne, to wszystko zaczyna mnie interesować. W związku z czym dużo czytam różnych artykułów, jakichś badań, różnego rodzaju także marketingowych informacji, czyli zalet i tym podobne. Staram się to wszystko rozważać na uczciwie, że tak powiem, bez żadnego tam cudowania. W związku z tym wiem, że bardzo istotnym jest tutaj wymiana informacji i oczywiście rozmawiam z różnymi osobami, pozyskuję te informacje i na temat rekuperacji, tak jak samo jak i fotowoltaiki, chciałbym z Wami porozmawiać. Pewnie pompy ciepła też będą w moim zainteresowaniu, ale na razie rekuperacja. Od razu mówię, nie jestem żadnym specjalistą, jestem laikiem i ja zadaję tylko i wyłącznie Wam pytania, najpierw opierając się o informacje, które sobie pozyskałem, zanotowałem przez ostatni czas, chciałbym się z nimi, z Wami podzielić i jeżeli tylko znajdziecie swój czas, bo on jest bardzo cenny u każdego człowieka i będziecie mieli ochotę, to zachęcam Was do tego, abyście się odnieśli do tych kwestii, które będę omawiał, a Wy wiecie, że być może to, co mówię, jednak nie jest prawdą. Ja nie mówię, że to jest prawdą, ja te informacje pozyskałem, od razu, żebyście zrozumieli. Ja nie będę Wam tutaj bełkotu mówił, reklamował, ja nic nie reklamuję. Pozyskałem informacje na temat rozwiązania, a od Was, jeżeli znajdziecie chwilę wolnego czasu, chciałbym pozyskać dobre rady, informacje, być może linki do jakichś filmów, dokumentacji, badań, testów, porównań i tym podobne, które według Was są bardzo istotne, bo na przykład u Was się bardzo przydały, a być może po prostu sami używacie rekuperację w swoim domu, w swoim budynku mieszkalnym czy w innym miejscu i być może będziecie mogli się podzielić po prostu dobrymi radami, to bardzo, bardzo proszę. Jeżeli ktoś z Was zna się na rekuperacji, nie ma czasu na odpowiadanie, a chciałby mi tutaj mówić, że Ty się nie znasz, Ty nic nie wiesz, bzdury, bzdury i tym podobne, to bardzo proszę, wyłączcie ten film, przejdźcie sobie gdzie indziej, zobaczcie sobie cokolwiek innego, nie traćcie czasu swojego ani mojego, bo trudno odpowiadać na coś takiego, jak ktoś napisze bzdury, bzdury, bzdury. Takie komentarze się pojawiły pod filmem z fotowoltaiką, no to nic nie daje. A jeszcze jedna bardzo istotna rzecz jest taka, że nie udzielacie wsparcia tylko mnie, ale pisząc jakiś komentarz z dobrą radą z Waszej strony, z tego skorzystać może 10, 100, 1000, 10 tysięcy innych ludzi, którzy będą czytać te komentarze i mogą z tego skorzystać i dopytać Was o coś, bo może są w tej samej sytuacji jak ja, a obserwując grupy na Facebooku dotyczące budowy domów, remontów i tak dalej, to tych ludzi jest bardzo dużo. To są setki tysięcy ludzi, którzy rozważają zakup domu, budowę domu. Każdy ma takie marzenie, moim zdaniem, żeby mieć dom. Tak mi się wydaje. W związku z czym to jest taki pewien cel chyba wszystkich. Czy na kredyt, czy kupić, czy rodzice zapłacą. No różnie bywa, ale prawie każdy chciałby mieć dom. No dobra, ja też bym chciał, ale żeby to wszystko mieć, no to trzeba rozważyć już na etapie rozważania, czy i co zainstalować właśnie w takim domu. Ok, dzisiejszy temat to rekuperacja. Przedstawiam informacje, jakie udało mi się tutaj zebrać. Troszeczkę mi to zajęło. To są zalety, wady, różne pytania. I jeżeli będziecie cierpliwie mnie słuchać, to jeżeli do czegoś będziecie mogli się odnieść, znajdziecie chwilę wolnego czasu, to bardzo proszę, czekam na Wasze komentarze. Te cenne, praktyczne, prawdziwe, uczciwe są na pewno dla mnie bardzo cenne, jak i pewnie dla wszystkich innych, którzy zechcą oglądać ten film do końca. No więc tak, jeżeli oczywiście ktoś z Was prowadzi firmę, zajmuje się uczciwie, od lat prowadzi firmę, zajmuje się rekuperacją, po prostu się na tym zna. Nie jest to przygodne, że dopiero dzisiaj zaczęli i już nagle wiedzą, bo to nie jest takie proste. Trzeba mieć tutaj na pewno sporo doświadczenia i sporo wiedzy na temat zwykłej wentylacji grawitacyjnej, żeby rozumieć działanie w ogóle wentylacji, żeby zajmować się rekuperacją, przynajmniej tak myślę. To oczywiście możecie w komentarzu zostawić na przykład link do swojej firmy, do strony. Ja nie blokuję tego, więc reklamy możecie dać, informacje, na jakim obszarze że działacie, czym się zajmujecie, od ilu lat, ale oczywiście zachęcam także, żeby tam poza oczywiście reklamą była odpowiedź na jakieś moje kwestie, które będę tu omawiał, czyli żeby to się przydało, a nie taka czysta reklama spam, bo takie coś na pewno kliknę, że zgłaszam jako spam. Tak więc najpierw coś od siebie dajcie, jakieś dobre rady, informacje. To tak tylko względem tych, którzy chcą się reklamować. Ja nie widzę w tym problemu, komentarze mogą Wam do tego też służyć. Tylko żeby ten tekst, który wpisujecie, miał sens, a nie tylko czysta reklama, takie po prostu chamskie spamowanie, bo to na pewno będę starał się zgłaszać i blokować. Okej,
Jeżeli chodzi o rekuperację, co to jest rekuperacja? Tak na chłopski rozum, jak ja to rozumiem. Jest sobie dom, budujemy sobie dom i musimy już to przewidzieć, czy to chcemy, czy nie. Będę przedstawiał zalety i wady i po tym wszystkim każdy zrozumie, czy to ma sens, czy nie ma sensu. I teraz ogólnie chodzi o to, że do domu każdego powinno dojść świeże powietrze z zewnątrz. W cudzysłowie świeże, bo na zewnątrz może być brudne, gdzieś tam zakurzone, ale jakby nie było, jest świeże i najczęściej jest dosyć mocno suche. W związku z czym powoduje, że jak wpada do domu, a w naszym domu my mieszkamy, jest tam wilgoć, te powietrze się zużywa, jest brudne, śmierdzące, ono powinno się wydostać. Ale żeby się mogło wydostać takie powietrze, to musi dostać się inne powietrze, czyli te z zewnątrz. Jeżeli się nie dostanie, mamy wszystko szczelne, drzwi, okna i tak dalej, to nawet gdybyśmy mieli 10 kratek wentylacyjnych, to te powietrze będzie stało, one w ogóle prawie nie będzie się wydostawać na zewnątrz, bo wiecie, no musi się jakoś coś dostać, żeby coś się wydostało. W związku z czym tak działa wentylacja grawitacyjna, gdzie mamy kratki gdzieś tam na ścianach, które szybko są brudne najczęściej i one wywiewają nasze zużyte powietrze, ale dopiero wówczas, kiedy przez okno, uszczelki, drobne nieszczelności, drzwi, czy też jakieś na przykład nawiewniki w oknach, czyli tych nawierceniach z takimi obudowami na oknach, czy też jakieś w ścianach nawiewniki, te powietrze musi się jakoś dostać i wtedy jest skuteczna wentylacja, czyli te powietrze się wymienia. No ale to jest standardowa wentylacja grawitacyjna, bardzo wszystkim dobrze znana. Ona ma swoje plusy i minusy. Głównym minusem tej standardowej wentylacji jest to, że te powietrze trafia do domu nieprzefiltrowane w ogóle. W związku z czym takie, jakie jest na zewnątrz, takie mamy. Czyli te wszystkie alergeny, pyłki i tym podobne, to wszystko wpada do domu. No i oczywiście osiada wszędzie, plus my to wdychamy. Ściany, wszystko, sufity, tak więc częściej troszeczkę malujemy pomieszczenia, no bo po prostu to już widać, to wszystko osiada, jak tak cały czas to pracuje. No ale jakie są główne minusy? Główny minus tu jest oczywiście moim zdaniem to, że te powietrze ciepłe, które szczególnie w okresie grzewczym, dla nas bardzo istotnym, bo i kosztownym, te powietrze ciepłe ucieka. 30, może 35% ciepła po prostu zwiewa nam, bez żadnego pożytku dla nas, więc grzejemy grzejnikami, centralne ogrzewania i tak dalej, powietrze świeże wchodzi, a te wychodzi. No i te ciepło nam sporo ucieka tutaj. Tak więc to na pewno nie jest komfortowe i na pewno nie energooszczędne. Dlatego też jest coś takiego jak rekuperacja, czyli ta mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła do dobrze izolowanych budynków. I teraz jak budujemy dom, to każdy z nas myśli o ociepleniu, styropian, różnego rodzaju piany na dachu, czy też wełny. To są ogromne pieniądze, tak naprawdę inwestujemy w to, żeby ten dom był bardzo energooszczędny, czyli bardzo szczelny, bardzo ciepły. I te wszystkie pieniądze, które inwestujemy, dobrze, żeby się pokrywały jeszcze ze zdrowiem w mieszkaniu takim. No bo oczywiście, jeżeli mamy bardzo szczelne mieszkanie, bardzo szczelny dom, to wentylacja jest kiepska. Szczególnie ta grawitacyjna, no to wtedy kiepsko, prawda? Musimy rozszczelnić to mieszkanie, żeby umożliwić dopływ tego powietrza, jak już przed chwilą mówiłem. W związku z czym jest coś takiego jak rekuperacja i rekuperacja jest o tyle fajna, że ona nie potrzebuje budowy komina. Więc jeżeli nie planujemy budowy kominka na przykład w domu, nie planujemy właśnie tej wentylacji grawitacyjnej, to korzystając z wentylacji tej rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej, nie musimy w ogóle komina budować. I to jest bardzo fajne, bo możemy mieć po prostu duży salon bez jakiegoś tam środku komina, czy tam gdzieś przy ścianie, więc oszczędzamy pieniądze na budowie i to jest dla mnie też dosyć istotne, bo każdy metr lepiej wykorzystać, niż żeby coś tam po prostu stało i tyle, tak? Tak więc tutaj oszczędzamy na kominie, nie musimy robić obróbki na dachu kominowej, to też jest dosyć istotne, bo sporo jest filmów w internecie na temat tego, jak to jest robione, że to potem przecieka i różne problemy, no ogólnie kosztowna rzecz. I nie musimy tego komina mieć, w związku z czym na projekcie też na pewno zyskujemy swoje metry kwadratowe przestrzeni. No i teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie ma komina, no to jak te powietrze ma się dostać? Wystarczy w podbitce czy gdzieś na ścianie, można też oczywiście na dachu, ale zamontować dwa elementy, czyli wyrzutnie to, co wyrzuca powietrze i czerpień, czyli miejsce, gdzie te powietrze zasysa. Miejsca oczywiście zgodnie z projektem dla danego domu w danej firmie są wyznaczone, bo nie mogą być koło siebie, bo sami rozumiecie. Wyobraźcie sobie, że gotujecie w domu rybę, mamy wywiewnik, bo tak się to nazywa w suficie, w kuchni na przykład, wywiewa to powietrze i do tej wyrzutni na zewnątrz domu te powietrze wychodzi, a obok byłby czerpień, no to on by po prostu czerpał te powietrze i byśmy mieli w domu śmierdząco w każdym pomieszczeniu.
Dlatego też te dwa elementy na zewnątrz domu, czyli czerpień, to co pobiera powietrze, oraz to co bardzo istotne, wyrzutnia, nie mogą być obok siebie. To muszą być w odpowiedniej odległości, być może nawet w różnych miejscach, na różnych podbitkach, na przykład na ścianie północnej, zachodniej, różnie to może być. W związku z powyższym chciałbym w tym zakresie od Was jedną radę. Czy tutaj kwestia związana z tą ucieczką ciepła rzeczywiście jest dla rekuperacji tak bardzo na plus i ta wentylacja rzeczywiście bardzo dobrze działa? Czy zauważyliście, jeżeli znacie się na tym albo macie rekuperację, czy zauważyliście jakieś minusy w tym zakresie? Czy rzeczywiście oszczędności w zakresie tej ucieczki ciepła, czyli zmniejszonej o około 95%, przepraszam, przynajmniej w różnych folderach reklamowych, czy rzeczywiście tak jest? Powiedzmy zakres 80% już jest super tej oszczędności, szczególnie przez ten wymiennik ciepła, gdzie to powietrze ciepłe, które wychodzi z naszego mieszkania, one jest brudne, ale ciepłe, mieszając się z tym w wymienniku ciepła, z tym, które wpada świeże, ale zimne, powoduje, że do naszego domu nie wpada tak zimne powietrze, jak jest na zewnątrz, tylko jest ogrzane i to dosyć mocno. Wszystko zależy od konstrukcji, jakości i doboru odpowiedniego wymiennika właśnie naszego rekuperatora. W związku z czym, co o tym myślicie na temat kwestii tej ucieczki ciepła? Czy rzeczywiście jest to takie super w stosunku do wentylacji grawitacyjnej? I czy rzeczywiście są tu jakieś oszczędności w skali całego roku? Moim zdaniem tak, czytając te informacje, ale wolałbym po prostu z Waszej strony tak naprawdę, jak to jest. Czyli nie handlowców, tylko takich normalnych użytkowników. Czy rzeczywiście zauważacie coś? Bo każdy z nas kiedyś mieszkał albo w starym domu, albo w mieszkaniu, gdzie była zwykła wentylacja, więc te porównanie chyba każdy z nas ma. Ok, następna zaleta. Sterowanie wydajnością wentylacji w zależności od potrzeb i niezależnie od warunków atmosferycznych. To jest punkt, który odczytałem na jednej stronie i moim zdaniem jest bardzo istotny. Ponieważ wydajność wentylacji mamy tutaj zapewnioną względem sterownika, czyli takiego manipulatora, urządzenia, które będzie gdzieś na ścianie albo w panelu na naszym rekuperatorze. Czyli albo w aplikacji oczywiście, jeżeli jest to połączone przez internet, przez sieć Wi-Fi i mamy aplikację w na przykład smartfonie, tablecie. W związku z czym możemy zwiększać procentowo w tych lepszych rekuperatorach z elektronicznym sterowaniem, możemy regulować procentowo wydajność tego nawiewu. Czyli na przykład, jeżeli jest duża impreza, dużo ludzi, na przykład dużo gotujemy, to wtedy tą wydajność możemy zwiększyć. Oczywiście możemy wtedy się liczyć z drobnym hałasem, czyli tym słyszymy z tych nawiewników i czujemy, że te powietrze bardziej nawiewa, no ale też bardziej wydajnie wywiewa wywiewnikami. W związku z czym możemy tym sterować. I to jest dosyć fajne, a nie ufać tylko temu, jak ta wentylacja będzie działać, czyli otwierać okna, jak to robimy w wentylacji grawitacyjnej, żeby zwiększyć ten ciąg, ten cuk tak zwany, czyli tą wydajność wentylacji grawitacyjnej, co oczywiście powoduje, że brudne i śmierdzące i bardzo zimne powietrze, tam jesień, zima, wpada nam do mieszkania, a jak mamy jeszcze kota, to będzie chciał wyskoczyć. Tak więc tutaj myślę, że to sterowanie wydajnością za pomocą właśnie takich dobrych wentylatorów, a w zasadzie wentylatorów, w zasadzie sterowników, które umożliwiają nam pracę tych wentylatorów w różnych zakresach swojej wydajności, no to jest moim zdaniem solidny plus. Ale może wiecie coś, że to jednak nie jest plus, że to jest jednak jakiś problem. To prośba oczywiście o Wasze tutaj zdanie w tym zakresie, jeżeli jakieś będziecie mieli inne niż to, co powiedziałem. I niezależnie od warunków atmosferycznych, to jest bardzo istotne. Bo jeżeli na zewnątrz mamy zimno, ciepło, deszczowo, wilgotno, sucho, różnie, to ta wentylacja w różnym zakresie nam tutaj działa w tej naszej wentylacji grawitacyjnej. A jeżeli będziemy mieli rekuperację, to jest niezależne. To my sterujemy wydajnością, czyli ile świeżego powietrza wejdzie, a ile wyjdzie. No i to jest dosyć fajne rozwiązanie. Myślę, że z tym chyba się każdy zgodzi i tutaj chyba nie ma więcej co omawiać. Idziemy dalej. Następna zaleta. Poprawienie parametrów zdrowotnych nawiewanego powietrza przez filtrację. Oczywiście musimy te filtry wymieniać, ale do tego dojdziemy. Tak więc poprawienie parametrów zdrowotnych nawiewanego powietrza dla nas jako ludzi, którzy oczywiście w tym domu mieszkamy, dla kotów, dla psów, tak więc wszyscy mieszkańcy danego domu na pewno czują się lepiej, bo powietrze jest czystsze, jest przefiltrowane, bo w tych wymiennikach ciepła albo można powiedzieć w całym rekuperatorze są filtry, które są wsuwane, wkładane i tak dalej, i je podczas eksploatacji wymieniamy, czyścimy. Niektóre są takie, że można nawet je odkurzać odkurzaczem. Oczywiście to jest pewien koszt takich filtrów, 50 zł, 100 zł, ale można je też
samodzielnie, ale to już jest taka robótka ręczna, albo kupować zamienniki, ale można je też samodzielnie wycinać i kupować na metry takie różnego rodzaju materiały filtracyjne. Dzięki temu można sporo pieniędzy zaoszczędzić, ale takie filtry trzeba wymieniać od miesiąca do 2-3 miesięcy, ale na pewno trzeba weryfikować stan tych filtrów raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, to już takie maksimum z tego, co wyczytałem na różnych stronach. W związku z czym ciekawie jestem, jak to według Was jest z tymi filtrami, a druga sprawa, jak to jest z poprawieniem parametrów zdrowotnych. Być może niektórzy z Was są alergikami, ja jestem na różne kurze, pyłki i tym podobne i czasem mam po prostu katar i tak to wygląda. I czy może też jesteście alergikami i może zauważyliście, że rzeczywiście po zainstalowaniu rekuperacji naprawdę polepszyły się warunki po prostu powietrzne, czyli tej świeżości powietrza, wasze zdrowotne, może coś się poprawiło, to uprzejmie proszę o komentarze w tym zakresie, bo jestem mega ciekaw, czy to rzeczywiście w praktyce działa. Czytając to i widząc budowę rekuperatora, wymiennika ciepła i tych filtrów, no to tak jak w odkurzaczu mamy filtry, one wychwytują zabrudzenia i te filtry wymieniamy, czyścimy, no i dzięki temu wydajność rośnie. Zatem łatwo się domyślić, że na pewno ta rekuperacja, te wszystkie wentylatory będą mniej wydajnie działać, gdy te filtry będą zapchane i będzie być może większy hałas, bo wentylatory będą mocniej się kręcić, żeby tą wydajność zapewnić według pewnie jakichś czujników, które weryfikują przepływ powietrza, czyli anemometry, tak? Anemometr, tak, bo to są anemometry, czyli takie do pomiaru przepływu powietrza, wydajności, takie urządzenia zapewne też są montowane, przypuszczam, w takim rekuperatorze na wyjściu, czy też na wejściu tego powietrza do wymiennika ciepła. No, oczywiście nie mówię tutaj o anemostatach, bo do tego dojdziemy. Tak więc to ta kwestia parametrów zdrowotnych. Ciekaw jestem, bo to jest moim zdaniem największy komfort, największy plus posiadania rekuperacji, bo po co ją zakładamy? Głównie po to, żeby nam komfortowo się żyło, akceptując pewne koszty, takie jak na przykład prąd i wymiana filtrów, no bo prąd cały czas musi być podłączony do rekuperatora, który działa 365 dni non-stop. Według wyliczeń różnych, do tego dojdę oczywiście, ale zużycie takiego prądu na całą taką rekuperację na cały rok bez takich dodatków jak nagrzewnica elektryczna powinno się mieścić w zakresie 250-400 zł, ale raczej 250-300, ale to może być marketing, więc może to być trochę więcej. To wszystko zależy też od konfiguracji, jak ustawimy sobie na sterowniku wydajność, bo może będziemy chcieli mieć super nawiewane powietrze. Oczywiście to już jest kwestia indywidualna, ale w tym zakresie 250-400 zł trzeba się liczyć, że na pewno za ten prąd zapłacimy, bo to samo z siebie się nie, że tak powiem, nie będzie tutaj spłacać, ale na pewno dojdziemy zaraz do pewnych punktów, które jakby kompensują, a nawet na plus robią, bo oszczędzamy na ogrzewaniu, bo na przykład kocioł gazowy mniej pracuje, bo powietrze co prawda jest wentylowane, znaczy wymieniane w pomieszczeniu, ale te co jest nawiewane jest cieplejsze niż na zewnątrz, w związku z czym utrzymujemy wyższą temperaturę, więc czujniki od kotłów gazowych i innych po prostu powodują, że rzadziej się dogrzewa to ogrzewanie, bo nie spada ta temperatura i to wszystko się potem zaczyna kompensować i może nawet na plus można wyjść. Szczególnie gdy na przykład mamy panele fotowoltaiczne, no to też na pewno ma to pewien wpływ, bo energię czerpiemy ze słońca, ale to jest inny wątek. Ok, tak więc parametry zdrowotne moim zdaniem są najważniejsze. Przechodzę do kolejnej zalety, którą udało mi się odczytać w pewnych miejscach. Zdecydowana poprawa komfortu przebywania w pomieszczeniach. To chodzi mi bardziej o tą kwestię związaną z, już nie ze zdrowiem, ale z tym, że będąc w tym pomieszczeniu, na ścianach, na sufitach, w różnych miejscach mamy mniej kurzu, mamy rzadsze malowanie ścian, rzadsze malowanie sufitów, szczególnie jak mamy białe ściany, ponieważ te powietrze jest nawiewane czyste. Czy rzeczywiście tak jest? Ciekaw jestem tego mega. Czyli na przykład macie tą rekuperację i rzeczywiście na przykład 5 lat nie musicie malować i cały czas te ściany są czyste, no i tak wolno. A na przykład bez rekuperacji ktoś ma podobny dom i już po 2 latach, mieszkając gdzieś tam blisko Was, obok Was, albo w bardzo bliskiej odległości, już po 2 latach, stosując nawet może te same farby, ściany ma już upaćkane jak diabli, są te miejsca różne, w których po prostu osiada brud i na ścianach widać takie placki różne, takie po prostu zabrudzenia, szczególnie na ścianach.
Tak więc jestem ciekaw, czy rzeczywiście rekuperacja tutaj oddaje nam coś. Bo dlaczego? To jest istotne. Ten komfort przebywania w takich pomieszczeniach, które są czyste, dla każdego, moim zdaniem, to jest po prostu coś mega, mega ważnego. W związku z powyższym, jeżeli mamy taki komfort, no to zaoszczędzimy na malowaniu, na remontach. To też jest coś, o czym warto wspomnieć i dla mnie, moim zdaniem, jest bardzo istotne. Ciekaw jestem, czy w praktyce tak to wygląda. Dajcie znać, bo moim zdaniem to jest dosyć istotne. Rzadziej malować ściany, rzadziej malować sufity i mieć czyste ściany, to jest dosyć istotne. To taka ciekawostka. Idziemy dalej. Kolejnym tematem jest brak potrzeby budowy kominów wentylacyjnych, kratek na ścianach. I teraz kwestia jest taka, wyobrażam sobie, że wtedy mamy mniejsze koszty przy budowie domu, przy projekcie. I to jest taka moja ciekawostka, czy jeżeli umawialiście się z projektantem, który dał Wam jakiś projekt lub projektował Wam dom, to na przykład przez to, że nie musieliście budować kominów wentylacyjnych, czy komina wentylacyjnego dla potrzeb grawitacyjnej wentylacji, czy tutaj zaoszczędziliście jakieś pieniążki, zaoszczędziliście jakieś metry kwadratowe, czy też estetycznie jest coś lepszego, czy jest tu jakiś plus? Ciekaw jestem tego, no bo z logiki jest jedno, no już skoro na przykład nie będę miał kominka opalanego drewnem i tym podobne, żadnego jej kozy i tym podobne, bo po co, no to w takim wypadku na pewno powierzchni więcej będzie tej mieszkalnej, czy też przechodniej, czy też w salonie, czy też w różnym miejscu. A gdyby ten komin był, to jednak ten komin trzeba gdzieś zbudować i on musi mieć oczywiście jakąś jeszcze obudowę, czyli musimy go obudować jeszcze materiałem, malować i najczęściej zdarza się, że jest to po prostu gdzieś w środku jakiegoś pomieszczenia, czy przy ścianie odstający element, który tak naprawdę nie musiałby być. Tak więc ciekaw jestem, czy brak potrzeby budowy kominów wentylacyjnych jest tu w jakiś sposób jeszcze na przykład coś na plus. Ale to już prośba do Was, czy coś zauważyliście na plus w tej materii. Zauważyłem pewną zaletę, która dotyczy troszeczkę droższych rekuperatorów, czyli tych bardziej kosztownych po prostu, że mają pewną funkcję, która moim zdaniem jest mega istotna, mega przydatna, mega praktyczna, czyli tak zwany bypass wymiennika. Niektóre rekuperatory umożliwiają ominięcie wymiennika cieplnego, i tutaj może prośba do Was, bo może polecacie jakieś rekuperatory właśnie z takim bypassem, by nie podgrzewać powietrza, gdy nie chcemy. Czyli jeżeli mamy taką pogodę na przykład letnią, jest gorąco, no to w takim wypadku ten powietrze, które wpada do domu, nawet gdyby ten czerpień był w jakimś osłoniętym, zacienionym miejscu, to te powietrze będzie ciepłe wpadało, takie gorące, a jeszcze te, które wypada drugie gorące z domu, no to powoduje, że troszeczkę podgrzewa te powietrze, które wpada nam do domu. W związku z czym ominięcie właśnie bypassem, czyli osobnym obiegiem z zewnątrz powietrza, żeby po prostu wpadało tak jak jest i leciutko ochłodzone, bo jednak jak będzie w zacienionym miejscu, to powietrze po prostu rurami różnymi przebywać drogę, zanim dojdzie do nas, do tych wszystkich nawiewników, to w takiej sytuacji te powietrze troszeczkę schłodzone będzie trafiało do naszego domu. A dzięki temu będziemy mieli taką, może nie wentylację, bo to nie będzie klimatyzacja oczywiście, ale będzie nam troszeczkę schładzać ten nasz dom. Tak więc może to być na plus dla nas i być może nie będziemy dzięki temu potrzebować montować instalacji klimatyzacji w naszym domu, bo to będzie dla nas wystarczające. Tak więc na pewno, jak przeczytałem o tym, to rozważam kwestię rekuperacji właśnie, żeby miała ten bypass. To jest na pewno bardzo użyteczne. Oczywiście możemy z tym sterować albo elektronicznie za pomocą aplikacji panelu, na przykład sterownika na rekuperatorze, żeby włączyć taką właśnie funkcję od danej konkretnej na przykład temperatury, żeby właśnie powietrze trafiało z pominięciem tego wymiennika, gdzie się wymienia zimne i ciepłe, czyli te powietrze, które wpada i wychodzi z naszego domu, z pominięciem, czyli bezpośrednio trafia przez oczywiście filtr, bo to zawsze jest filtrowane powietrze, trafia do naszego domu. Więc na pewno to jest fajna rzecz, żeby rekuperator miał taką funkcję właśnie bypassu, czyli obiegu powietrza wpływającego do domu z pominięciem wymiennika. No to jest dosyć dobre. I tutaj moje pytanie do Was, czy polecacie szczególnie jakiś rekuperator w zakresie właśnie takiej funkcjonalności, żeby to wszystko działało perfekt, bardzo dobrze, a co bardzo istotne, czy
rzeczywiście korzystacie z tego, czy to według Was jest na plus, bo może to macie i zauważyliście rzeczywiście to w stosunku do na przykład, nie wiem, domu kogoś znajomego, który akurat ma też rekuperację, ale tej funkcji nie ma, no to bardzo żałuję i na drugi raz by to kupił. Ciekaw jestem z Waszej strony, czy w tej materii bypassu tutaj możecie coś powiedzieć, bo to moim zdaniem jest mega fajna funkcja właśnie takiej rekuperacji. Ciekaw jestem, dajcie znać w komentarzu, moim zdaniem to jest super. Idziemy dalej. Na pewno sporym plusem, zaletą jest to, że przy wentylacji mechanicznej, czyli rekuperacji, nie mamy potrzeby w większości czasu w roku w ogóle otwierać okien. Nie musimy też ich rozszczelniać poprzez wycinanie uszczelek czy instalację nawiewników i to jest moim zdaniem solidny plus. W związku z czym mogą być niektóre okna typu fix, czyli nieotwierane i to nie stanowi większego problemu. Tam, gdzie oczywiście nie ma takiej potrzeby, żeby okno było otwierane. Dzięki temu jest to okno prostsze i tańsze. W związku z czym myślę, że to jest też dodatkowy plus, który można nawet może nie policzyć w pieniądzu, ale w pewnego rodzaju komforcie. No bo teraz, gdy mamy na przykład gdzieś w mieszkaniu czy w domu wentylację grawitacyjną, no to trzeba to okno otworzyć, żeby przewietrzyć. No trzeba, bo chcemy raz a porządnie na przykład przewietrzyć. Ale wiąże się to z pewnego rodzaju minusami drobnymi, ale jak tak patrzę jako zwykły mieszkaniec, zwykły człowiek, no to okno jak otwieramy, to albo musimy montować potem jakieś kratki, musimy instalować jakieś na przykład moskitiery, kratki dlatego, bo jak mamy kota czy psa, żeby nam po prostu nie wyleciał przez okno i tym podobne. A gdy nie mamy potrzeby w ogóle otwierania okna, czyli żeby przewietrzać, no chyba, że chcemy coś zobaczyć za oknem, co tam się dzieje pod domem, ale zwykle chyba nie ma takiej potrzeby, no to w takim wypadku te pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, czy jakby problemy są ograniczone, zlikwidowane. Co o tym myślicie w tej kwestii właśnie, że brak potrzeby rozszczelnienia? Moim zdaniem to jest solidny plus. Tak mi się wydaje. Idziemy do kolejnej zalety, którą jeszcze wypisałem. Brak problemu z pleśnią i grzybami na ścianach, sufitach, a szczególnie przy oknach. No tak, bo jeżeli nie mamy wentylacji skutecznej w każdym mieszkaniu domu, no to mamy problem tego typu, że gdzieś tam ogniska pleśni, grzyba, że tak powiem, w różnych mostkach termicznych, w różnych miejscach po prostu się takie rzeczy, takie problemy pojawiają. Bo ludzie lubią się dogrzewać, nie chcą tracić ciepła, zatykają kratki wentylacyjne, okna są szczelnie pozamykane, podociskane, no i potem żyjemy w tym mieszkaniu, jest duża wilgoć, no i ta wilgoć powoduje powstawanie właśnie różnych ognisk, pleśni, grzybów, czyli ogólnie problem zdrowotny, no i wizualny na samej ścianie, co jest dosyć istotne. A dodatkowo mamy tego typu problemy, że szyby na przykład w oknach takim szronem skrapla się tam woda, no i to ani fajnie nie wygląda, ani dobrze, prawda? Tak więc już jest oznaka, że wentylacja jest po prostu kiepska w danym pomieszczeniu lub całym mieszkaniu. W związku z czym tutaj przy na przykład tej rekuperacji, czyli mechanicznej wentylacji, mamy coś takiego, że w ogóle taki problem nie występuje. I tu jest moje pytanie do Was, czy rzeczywiście tak jest, jeżeli użytkujecie rekuperację, to rzeczywiście jest w tym zakresie kompletny, święty spokój, w ogóle się takimi rzeczami nie trzeba przejmować, bo z tego co wiem, idealnym zakresem wilgotności za pomocą higrometru można zmierzyć, no to jest zakres 40 do 60% wilgotności. A przy braku wentylacji w mieszkaniu, w domu, jeżeli przekracza to te 60-70%, no to już jest problem właśnie z wilgocią, zbyt wilgotne pomieszczenie, no i mamy problem z pleśnią i z grzybami. Tak więc podobno logika też na to wskazuje, ale przy mechanicznej wentylacji w ogóle nie ma takiego problemu. Tak więc to też jest na pewno solidny plus, że nie musimy się w ogóle o coś takiego martwić. Oszczędność na ogrzewaniu to kolejna zaleta. Oszczędność na ogrzewaniu, ponieważ wymiennik ciepła nam lekko podgrzewa to powietrze, które wpada, z uwagi na to, że wyciąga nasze brudne, gorące powietrze z domu, no ciepłe, bez przesady, ale przez wymiennik ogrzewa powietrze, które wpada. Te powietrze się jedno z drugim ze sobą w ogóle nie styka. Chodzi o to, że te kanały są tak zbudowane w tych wymiennikach, które są oczywiście w rekuperatorach czy w jakichś osobnych miejscach, one są tak zbudowane, że to ciepło po prostu promieniuje pomiędzy tymi kanałami, tak można to nazwać, czyli oddaje ciepło z gorącego przepływu powietrza, tak jakby rura i rura. I ta gorąca, ta zimna, no to ta troszeczkę nam ogrzewa tą, prawda? A ta się zaś schładza od tej, no i to jest ten wymiennik. Tak więc na pewno tutaj oszczędność na ogrzewaniu jakaś jest.
i ten wentylator nawiewny i wywiewny w wymienniku powoduje, że te powietrze po prostu się wymienia, a wymiennik powoduje, że te powietrze po prostu pomiędzy sobą się jakby kompensuje. No, rozumiecie, tak? Więc tu oszczędności na ogrzewaniu na pewno są. Nie wiem jakie, z tego co można odczytać różne informacje, no to te oszczędności tutaj są, nie wiem, 5, 10, 20% na ogrzewaniu. To może być dosyć znaczące i te oszczędności, które możemy mieć za pomocą tego, że mamy rekuperację, same te oszczędności, że delikatnie cieplejsze powietrze wpada do domu, no to mamy mniejsze zużycie gazu czy innego paliwa, czy energii elektrycznej, czegokolwiek na ogrzewanie naszego domu. W związku z czym te około 300-400 zł za prąd na rekuperację może się kompletnie zwrócić w sezonie zimowym, więc wychodzi na kompletne zero, a dodatkowo mamy te wszystkie zalety, które wcześniej omówiłem. Jeżeli stwierdzicie, że są prawdziwe, no to dla mnie to będzie ok. Tak więc oszczędności na ogrzewaniu mogą nam tutaj, że tak powiem, być na tyle wysokie, że pokryją koszty, a być może nie tylko kwestii związanej z pracą tego rekuperatora, czyli prądu, który jest potrzebny właśnie do tego rekuperatora, ale być może nawet i wymiany filtrów, a być może i serwisu. Zaraz do tego dojdziemy, bo to też są koszty finansowe. Idziemy dalej. Ja już tutaj, jeżeli chodzi o te zalety, wymieniłem wszystkie te, które udało mi się pozyskać i w moim odczuciu są logiczne i dają tutaj spore zalety dla tej technologii rekuperacji, czyli wymiany mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła. No, czytając to, oglądając różne filmy, oglądając, czytając różne publikacje, komentarze, no to wszystko to jakby wszystkim pasuje. Czasami są odstępstwa od tych wszystkich zalet, ale często jest to po prostu jakby naprawiane kolejnymi komentarzami, bo wychodzi na to, że albo ktoś sam sobie to zbudował niepoprawnie na anemostatach, nie poustawiał odpowiedniego przepływu powietrza, zastosował jakieś kiepskie jakości rekuperatory, najtańsze, najgorsze, bez jakiegoś sterowania i tym podobne. No i potem niestety, ale te zalety, które wymieniłem są, ale w mniejszym zakresie. No i niektórzy potem narzekają, bo to, bo tamto, bo to, bo tamto, no bo jakby zaoszczędził po prostu na pewnych rozwiązaniach i kupił najgorszej jakości. Gdzieś tam mu się skrapla woda, bo nie ma jakiejś na przykład wstępnej nagrzewnicy zamontowanej, bo nie ma takiego rekuperatora, który to ma. No i potem tu narzeka, że mu się gdzieś tam coś skrapla, tu nie ma zainstalowanych odskroplin, żeby się wydostawały do kanalizacji, syfonu gdzieś tam niezamontowanego nie ma i tak dalej, więc jak na pewno jest tak, że jeżeli zamontowalibyśmy rekuperację najtańszą, jeżeli nie zrobilibyśmy wszystkich połączeń właściwie, te pętle tych wszystkich rur, jeżeli nie będą odpowiednio zaprojektowane, wymierzone, tylko będą tak na oko, a znam się, połączę i to zrobię, no to mogą być potem problemy związane z tym, że w pomieszczeniu źle nawiewa te powietrze, za mocno, za słabo, no i potem mogą być różne narzekania albo hałas, bo im szybciej powietrze przepływa, to naturalnie tworzy się tutaj hałas. I jeżeli tego odpowiednio nie wyregulujemy, bo być może nie mamy takiej możliwości, bo jest wszystko źle zrobione, to te wszystkie zalety, które wymieniłem, mogą niektóre nie występować, a niektóre mogą występować nawet, że jest zaleta, ale towarzyszy temu pewien hałas czy jakiś inny problem. Może nadmierne zużycie energii elektrycznej, bo źle to po prostu działa. Tak więc to wszystko może mieć miejsce, albo po prostu te wentylatory są kiepskiej jakości, nieenergooszczędne i same one generują hałas, albo po prostu zwiększone zużycie prądu. I te koszty mogą być wyższe. Tak więc tutaj w tych zakresie, w tych zalet, no to chyba wszystko omówiłem. Teraz chciałbym przejść do tego, do wad. I teraz to nie są wady, że ja wiem, że takie są. Wiem tylko dlatego, że takie pozyskałem. Więc moje pytania jako laika są do Was, jako osób, które mają prawdopodobnie doświadczenie lub macie doświadczenie lub się tym interesujecie. Więc nie ma głupich pytań. Są tylko i wyłącznie głupie odpowiedzi. W związku z czym ja od razu uczciwie mówię. Ja Wam tu nie mówię, co macie kupić. Ja nie jestem handlarzem, więc prośba do Was teraz o to, czy te wady, które tu wymienię, czy to rzeczywiście są wady, może nie, a może są mniejsze, większe. I tutaj może podzielicie się swoją opinią. Zużycie energii elektrycznej przy rekuperatorze jest non-stop. Ale nie jest non-stop na maksa. Czyli jeżeli maksymalna moc danego rekuperatora z wszystkimi włączonymi funkcjami to 350 W, to nie znaczy, że on cały czas tyle mocy pobiera, tyle prądu pobiera, żeby taką moc uzyskać i żeby zasilić wszystkie odbiorniki w całym rekuperatorze, czyli wentylatory, najczęściej są dwa, gdzieś tam jeszcze jakieś może nagrzewnice wstępne, elektryczne, to wszystko
maksimum bierze 350 W mocy, ale jeżeli popatrzeć na różne strony, które sprzedają, czyli firmy, które się tym zajmują, no to najczęściej mamy informację, że rocznie poprawnie skonfigurowana taka i zaprojektowana instalacja to jest koszt rzędu 250 do 400 zł. Oczywiście to też zależy od wielkości. Jeżeli mamy wielki dom, no to może tutaj być i troszkę więcej. Może być też i troszkę mniej, ale to wszystko zależy, czy cały czas przebywamy w domu, czy cały czas jest ustawiona praca tego rekuperatora, bo być może wyjeżdżamy na kilka miesięcy i jest wyłączony. To wszystko oczywiście zależy, ale zwykle trzeba liczyć, jeżeli ktoś mówi mi albo odczytam 250 do 400 zł, to zakładam, że na pewno będzie 400. Bo nie ma co zakładać tej najniższej, ja zawsze zakładam tak pesymistycznie maksimum, a nawet dodaję do tego 15%, więc zakładam, że choćby nie wiem co, no to będzie ten maksimum, te 400, 450. Trzeba się z tym po prostu liczyć. I ja się liczę, a że będzie 200, no to się tylko będę cieszył, ale nie będę potem narzekał. Tak jest użycie. Na pracę wentylatorów, elektroniki, sterownika, czujników, bo jeszcze jest poza samym rekuperatorem, czasami jest taki manipulator rekuperatora do sterowania, czyli takie dodatkowe urządzenie, które jest podłączone przewodem albo bezprzewodowo, ale też musi być jakoś zasilane bateryjnie czy za pomocą po prostu przewodu elektrycznego podłączonego. Zatem ciekaw jestem z Waszej strony, jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi o roczne zużycie prądu. Jak można zweryfikować zużycie prądu? Można ten rekuperator podłączyć poprzez osobny taki licznik, który za 20-30 zł w markecie możecie kupić, czyli najpierw podłączamy taki z wyświetlaczem watomierz licznik energii do gniazdka elektrycznego, a dopiero do tego podłączamy nasz rekuperator. I w tym momencie może nam to liczyć, ile prądu zużywa na dobę i przez cały okres, więc to jest dosyć fajne rozwiązanie, bo możemy wtedy wiedzieć, ile w skali roku po prostu tego prądu rzeczywiście zużywa, albo w skali dnia, miesiąca i tak dalej, zużywa ten nasz rekuperator, więc myślę, że to jest dosyć fajne rozwiązanie. Dobra, tak więc ta kwestia jest dosyć istotna, bo to jest główna cecha, czyli właśnie zużycie prądu, że to cały czas pracuje 24 na dobę, 365 dni taki rekuperator. Główna cecha tego, że niektórzy jednak, to ja tego nie chcę, no bo trzeba zapłacić oczywiście za instalację, za montaż i za wszystkie urządzenia, czyli za całą instalację trzeba zapłacić, to jest ta inwestycja, która się raczej nie zwróci, ale będzie dawała nam komfort. No tak więc my tutaj, to nie są panele fotowoltaiczne, gdzie w celu mamy to, żeby potem płacić znacznie mniej za prąd. Tutaj jest komfort, ale właśnie jest kwestia taka, że jednak trzeba będzie płacić za ten prąd miesięcznie czy kwartalnie, zależy jak się rozliczamy z zakładem energetycznym, jednak troszeczkę większe rachunki trzeba będzie płacić i tutaj niektórzy wolą jednak tą grawitacyjną, żeby obniżać wszelkie możliwe koszty. I ciekaw jestem Waszego zdania na temat tych kosztów, jak to u Was wygląda. Następna wada minus, ja to uznaję jako wada minus, ale to nie jest wada minus, to jest po prostu cecha, ale chcę to uznać jako to akurat na taki minus, ja to tak nazywam jak wada, ale to wcale nie musi być istotna. Druga rzecz, drzwi muszą mieć podcięcia lub otwory. I teraz ja czytałem kilka takich komentarzy, że ktoś pytał o to, czy jeżeli mamy rekuperację, wymuszoną wentylację, to czy te nasze drzwi pomiędzy pomieszczeniami, pomiędzy pokojami właśnie, znaczy pokój, przedpokój i tak dalej, czy w tych drzwiach muszą być te otwory okrągłe, kratki, czy też podcięcia od spodu. Myślałem też sobie tak, na samym początku, jak już kompletnie jeszcze nic nie wiedziałem, to myślałem, że do każdego pomieszczenia musi być dostarczona rura w suficie, ten nawiewnik i wywiewnik, czyli te takie, wiecie, takie plastikowe czy tam metalowe w suficie takie elementy, które z jednej strony wpada powietrze, a z drugiej wychodzi, żeby ta wymiana była. I wtedy logicznym po co te otwory pomiędzy pomieszczeniami miałyby być. Ale jak tak patrzę teraz, patrzyłem po różnych stronach montażowych, różne poradniki na ten temat, no to dowiedziałem się, że nawiewniki, czyli te powietrze, które trafia z zewnątrz, przefiltrowane do naszego domu, to te nawiewniki mają być na przykład we wiatrołapie, jeżeli występuje, w pokojach, w salonach i ogólnie tam, ewentualnie może w jakiejś kotłowni czy coś takiego. A zaś wywiewniki w tych pomieszczeniach, gdzie generowany jest nieprzyjemny zapach, dużo jakiegoś dymu, pary wodnej itp. Czyli wywiewnik powinien być w suficie w kuchni, w toalecie,
gdzie tam jeszcze? I być może właśnie w jakiejś kotłowni, w jakichś technicznych pomieszczeniach, gdzie zależy na tym nam. Czyli, że nie wszędzie. Gdzie nigdzie jest, a gdzie nigdzie nie ma. W ten sposób. W związku z czym te drzwi muszą być albo podcięte, albo muszą mieć otwory, albo właśnie jakieś kratki, żeby te powietrze pomiędzy tymi pomieszczeniami się po prostu poruszało. Czyli tak jak w grawitacyjnej wentylacji, szczególnie na przykład u nas tutaj, kominiarze, gdy weryfikują tu raz na pół roku mieszkanie, to miałem zalecenie, jak zamontowałem nowe drzwi w pomieszczeniu, gdzie mam kocioł gazowy, to muszą być w łazience i musi być w pomieszczeniu, gdzie właśnie jest ten kocioł gazowy, w tak zwanej jakby kotłowni, to muszą być te kratki wentylacyjne. I nie zgadzali się na te małe otworki, które były fabrycznie, bo tam były takie kupiłem, że to jest za mała powierzchnia i muszą być albo podcięte, albo musi być kratka taka prostokątna i dali takie zalecenie. I ja tam naciąłem, zrobiłem normalnie kratki i jest porządnie. Tak więc to taka ciekawostka, że tak, tutaj też muszą być takie właśnie drzwi z takimi albo od spodu podcięciami, czyli większy odstęp pomiędzy podłogą, tak? Albo właśnie otwory, czy też kratki, to jest wymagane przez... Zresztą tą informację powinniśmy dostać od firmy, która zajmuje się rekuperacją i nam sprzedaje to rozwiązanie, tak abyśmy mieli to w projekcie, że tak być powinno. I z tego, co wyczytałem na tych stronach różnych tych producentów, sprzedawców, że nawet niektórzy ci lepsi, to jak weryfikują projekt, rozmawiają z klientem, to po prostu zalecają, żeby tak było, żeby była pełna skuteczność właśnie tej wentylacji. No bo jeżeli te drzwi będą takie szczelne pomiędzy pomieszczeniami, no to będzie sytuacja taka, że ta wentylacja nie będzie skutecznie działać w niektórych pomieszczeniach. No bo co, że będzie nawiewnik w pokoju, jak te powietrze nie będzie miało gdzie się jakby przedostać. Rozumiecie? Powietrze musi mieć cykl, czyli ten taki obrót. Znaczy wchodzi, wychodzi, jeden do jednego. Wtedy nie ma podciśnień, nadciśnień w różnych pomieszczeniach, czyli nie boli głowa albo nie odczuwamy się dziwnie, czyli ma być tak naturalnie. Dobra. I w tej materii właśnie to takie rozwiałem, mam nadzieję, pewne wątpliwości, bo sam byłem tego ciekaw, więc to chyba tak ma być. Chyba, że coś więcej wiecie, że na przykład w każdym pomieszczeniu muszą być, albo w jakichś rodzajach rekuperatorów lub w jakichś rodzajach projektów musi być tak, że te rury z powietrzem, gdzie jest nawiewnik i wywiednik, powinny być tak realizowane, że każde pomieszczenie musi mieć nawiewnik i wywiewnik. Z projektów, jakie widziałem, to jest tak, że niektóre mają nawiewniki, a niektóre to, ale raczej prawie żadne pomieszczenie, przynajmniej jak widzę, nie ma jednego i drugiego. Trochę mnie to dziwi, bo ale z drugiej strony sam nie wiem. Co myślicie o tej materii? Czy są jakieś pomieszczenia w domu jednorodzinnym, piętrowym, parterowym, piwnicę może mieć, nie mieć, nieważne, na przykład garaż czy jakieś inne pomieszczenie w domu, gdzie mają występować obydwie rzeczy? A być może są takie pomieszczenia, że na przykład powinny być wywiewniki dwa, na przykład jeżeli kuchnia jest połączona z salonem, to w jednym i w drugim miejscu w danym pomieszczeniu, które nie jest zamknięte żadnymi drzwiami, powinny być dwa wywiewniki. Albo na początku na przykład salonu, bo jest bardzo duży powiedzmy, jest nawiewnik, a tam, gdzie jest na przykład kuchnia, jeżeli jest to połączone, no to na przykład tam ma być wywiewnik. Sam jestem ciekaw, czy są tu jakieś wytyczne względem na przykład powierzchni danego pomieszczenia lub kubatury, czyli objętości. Tak więc bardzo proszę tutaj o pewne rady, bo to są takie drobiazgi, ale są bardzo istotne, żeby to wszystko dobrze działało i ta wymiana, żeby nie była tutaj zakłócona, a żeby była skuteczna. Więc jak coś możecie w tym zakresie powiedzieć, to bardzo proszę. Hałas. Jeśli kiepski, ja tak to sobie zapisałem, jeśli kiepskie wentylatory, kiepski rekuperator i jeszcze do tego kiepski montaż, łączeń tych wszystkich rur, jakość tego wszystkiego, to możemy mieć problem z hałasem. Szczególnie jeżeli nie mamy jakiejś precyzyjnej, fajnej regulacji tego nawiewu. W najnowszych albo w najlepszych, przynajmniej jak oglądałem w reklamach, rekuperatorach, to możemy sobie to za pomocą aplikacji, manipulatora, czy sterownika, czy tam jakiegoś panelu na rekuperatorze, możemy sobie ustawiać procentowo, tam na przykład 37% wydajności i wtedy te wentylatory, które nawiewają to powietrze i wywiewają, powodują, że jest tak cichutko, ale nadal jest bardzo wydajnie. Po prostu nic nie słychać. Ale są na przykład takie funkcje jak turbo, przewietrzanie domu albo po prostu wtedy na 100%. Słychać to, ale bardzo dobra jest, bardzo dobry obiekt. Na przykład jak mamy jakąś mega imprezę albo coś przypaliliśmy w kuchni i teraz musimy to wszystko szybko, porządnie, to można sobie tylko kliknąć, pyk, włączyć taką funkcję albo w smartfonie i wtedy na 100% przez okres, jaki sobie ustawimy, wentylacja działa na full. Tak więc tutaj względem hałasu, z tego co wiem, porządne rekuperatory dobrej jakości, nie ma z tym żadnego problemu. A hałas, jeżeli występuje, to tylko w sytuacjach, kiedy my sami to jakby skontrolujemy, czyli wymagamy super szybkiej wentylacji. Ale zaś
Jeżeli zastosujemy najtańsze rekuperatory, które mają najgorsze albo najtańsze, najmniej wydajne, czy też najmniej żywotne wentylatory, to może spowodować to, że tutaj te wentylatory będą przenosiły hałas poprzez krótsze odcinki tych rur nawiewu, a druga sprawa do pomieszczeń oczywiście od tego rekuperatora, tam gdzie ten wentylator jest, bo to się niesie, ale co najważniejsze jest to, że jeżeli wentylatory będą niewydajne, to będą musiały szybciej pracować, a im szybciej pracują, to większy hałas. No i to się niesie i potem słyszymy w pomieszczeniu, czytamy książkę, a tu takie słyszymy to po prostu. Więc wiem jedno z tego, co wyczytałem, że tutaj potrzeba porządnych wentylatorów. I wentylatory mogą być zasilane prądem stałym lub przemiennym. I te podobno stałe, na prąd stały, one są to w bardziej zaawansowanych rekuperatorach, one są bardziej wydajne, lepsze, cichsze. Tak wyczytałem. Ciekaw jestem, czy coś tu w tym zakresie możecie powiedzieć, na co szczególnie zwrócić uwagę, żeby ograniczyć hałas, żeby go nie było, żeby nie było po prostu problemu. Może znacie jakieś przypadki, że ktoś coś nawet kupił super rekuperator, niby wszystko miało być super, ale z powodu jakiegoś błędu montażowego lub konfiguracyjnego, bo zamiast skorzystać z projektu, sam sobie to chciał wszystko poskładać, no to jednak ma w jakimś pomieszczeniu hałas, bo coś źle zrobił, bo coś jest źle. To tu uprzejma prośba także o pewne rady w tym zakresie. Co dalej? Cena za instalację, rekuperator, rurowanie, projekt. No i tu jest właśnie istotna kwestia. To jest najwyższa cena. Czyli na początku nawiązać trzeba współpracę z firmą, która wykona projekt, oczywiście montaż i to wszystko kosztuje. Ile kosztuje taka rekuperacja? Jak czytałem różne komentarze oraz różne reklamy, to od 20-25 tysięcy w górę, w zależności od jakości tych rur, połączeń, co najistotniejsze, tego rekuperatora, tego wymiennika w środku, sposobu filtrowania zastosowanych wentylatorów, być może tej funkcji połączenia naszego rekuperatora z siecią Wi-Fi, z internetem, tak żeby za pomocą aplikacji działać, no to wszystko wpływa na cenę. I taka instalacja może kosztować 35-40 tysięcy, może i więcej. Ale tutaj wiem jedno, że wydaje mi się nie tylko w rekuperacji, ale we wszystkim tak jest. Jeżeli zainwestuje się więcej, no dostajemy wtedy więcej. Więc mniej narzekamy, a bardziej się cieszymy. No tak chyba jest i chyba rzeczywiście tak jest, że no kupimy taniej, cieszymy się, że wyszło taniej, ale już to nie działa tak, już mniejsza opcja regulacji, już nie mamy jakichś tych dodatkowych funkcjonalności, na przykład tego bypassu, na przykład możliwości obsługi zdalnie przez internet z dowolnego miejsca tej rekuperacji, bo być może komuś wynajmujemy mieszkanie i my to chcemy tam sterować tym i tym podobne i tak dalej. W związku z czym, no i tutaj myślę, że wiem, że rekuperator, przynajmniej z tego co się dowiedziałem, powinien być jak najlepszy, jak najbardziej funkcjonalny, z ewentualnymi możliwościami rozbudowy, gdybyśmy mieli taką kiedyś w przyszłości potrzebę lub aktualizacji oprogramowania, która spowoduje, że jeszcze będzie być może coś tam jeszcze. Tak więc może tutaj coś możecie powiedzieć w tym zakresie z Waszego doświadczenia, że nie wiem, być może zaoszczędziliście i kupiliście taki, a teraz byście kupili inny, może jakieś linki wstawicie, co zalecacie, a czego kompletnie nie polecacie z uwagi na coś, bo daje Wam jakieś ograniczenia, no to może mieliście rekuperację jakąś, ale po roku albo po jakimś czasie stwierdziliście, że to jest kompletne gówno i tego nie chcecie i wzięliście być może inną firmę, która Wam, albo ta sama, zastosowaliście jednak ten droższy, który wstępnie był rekuperator zalecany, ale był znacznie droższy, ale chcieliście po prostu taniej, no i z czasem może zmieniliście, bo jednak czegoś brakowało, bo było coś gorzej, mniej komfortowo czy cokolwiek. Tak więc uprzejma prośba tutaj w zakresie, jak się ustosunkować do ceny, czy rzeczywiście patrzeć na jakieś konkretne rozwiązania i nie patrzeć na najtańsze rozwiązania, na najtańszych montażystów, na najtańsze firmy z uwagi na to, że dopiero zaczynają i mogą popełniać sporo błędów, za które tak naprawdę my możemy zapłacić. Różne mogą być sytuacje oczywiście. Różne, nie wiem. Następnie. Coroczny płatny serwis gwarancyjny rekuperatora. O, i to się dowiedziałem z jednego filmu na YouTube. Taki serwis, podobnie jak w kotłach gazowych i innych, jeżeli jest na gwarancji takie urządzenie, to corocznie trzeba autoryzowanego przedstawiciela tej firmy, czyli serwisanta, zaprosić albo po prostu pracownika firmy, w której mamy gwarancję, czyli tam po prostu montowaliśmy, kupowaliśmy ten rekuperator, całą instalację. I taki serwis może kosztować od 150, może i taniej, nie wiem, ale wydaje mi się, że od 150, przynajmniej z tych informacji, jakie usłyszałem, do nawet 300, a może i 400 zł.
Wydaje mi się, że nie będzie to raczej więcej kosztować niż kwestia tam 200-300 zł w tym zakresie, ale jak to u Was wygląda? Podzielcie się proszę Waszym punktem, jak to wygląda, bo wiem jedno, że często w tych umowach gwarancyjnych jest zawarte, że przez okres gwarancji musi być corocznie serwis dopełniany, czyli my dzwonimy, zgłaszamy i przyjeżdża serwisant tam na umówiony czas, godzinę i podbija pieczątkę, daje nam jakiś wydruk czy cokolwiek. Jeżeli my tego nie dopełnimy, zapomnimy, to w tym momencie przepada nam dalsza gwarancja. Na przykład mamy na rekuperator 5 lat lub 10 lat i po roku, po dwóch latach się zorientowaliśmy, o kurczę, nie wezwaliśmy ich i poczytaliśmy w tej naszej umowie i co? I pupa, już nie mamy gwarancji. I dzwonimy do firmy, przepraszam, spóźniłem się, no tak, ale już jest po gwarancji, to teraz już możemy traktować instalację tylko po gwarancyjnie. I sami sobie problem możemy stworzyć. Więc zwracam na to szczególną uwagę, że warto gdzieś tam w Google, w kalendarzu, w telefonie gdzieś zaznaczyć sobie po prostu, że corocznie ma wyskoczyć powiadomienie w zakresie właśnie takich corocznych serwisów. To dobrze sobie zrobić, żeby nie zapomnieć, bo można mieć tutaj po prostu drobny problem. A rekuperator, który nie jest serwisowany, czyszczony, weryfikowany, czy działa poprawnie i tym podobne, no może się po prostu zepsuć. Po prostu. Może przyjeżdża serwisant, naciska jakiś przycisk tam taki magiczny, tak jak w aucie, taki insp, naciskamy przycisk i resetujemy ten serwis. Niby taka jakaś prosta rzecz, ale myślę, że warto jednak, żeby ten serwisant był. No to musimy wliczyć w nasze koszty. I zobaczcie, jeżeli za prąd będziemy zużywać od tam 250 do 400 zł, załóżmy tą najwyższą kwotę, nie wiem, może 450 zł, jakiś super i nie wiadomo, co on tam jeszcze będzie miał, i dodatkowo jeszcze 200-300 zł, załóżmy 300 zł, już zakładam, myślę, chyba trochę przesadzam, ale 700 zł powiedzmy, załóżmy, że rocznie będziemy wydawać zawsze, czyli prąd na rekuperator oraz serwisant, który musi go w okresie gwarancyjnym co roku weryfikować. I tak co roku. Więc mamy komfort za pomocą tej rekuperacji, ale mamy też koszty, czyli około 700 zł. Może i bardzo prawdopodobne znacznie mniej, ale zakładam takie maksimum przy takim funkcjonalnym super rekuperatorze i tak dalej. Jak to u Was wygląda z kosztami utrzymania? Prądowe, o to też pytałem, ale w kwestii tego serwisowania. Może macie tak, że nie musicie serwisować, a macie 5 czy 10 lat gwarancji, ale nie musicie zapraszać serwisanta i gwarancja dalej trwa? Dajcie znać, jak to po prostu wygląda, bo to jest istotne, bo to po prostu są pieniądze. Może są jakieś bezobsługowe, tylko wymieniacie filtry i nie musi tutaj być żaden serwisant. Ciekaw jestem w tym zakresie, jak to wygląda i wydaje mi się, że sporo osób może być ciekawych. Co mamy dalej? Wymiany filtrów, czyli musimy te filtry kupować, najlepiej oryginalne, ale z tego co wiem, takie filtry, które tam się znajdują i filtrują to powietrze, które wpada do naszego domu, to te filtry są albo bardziej wydajne, jeżeli chodzi o filtrowanie, ale znacznie szybciej się zapychają. I teraz z tego co wyczytałem, najczęściej są zalecenia, aby raz na miesiąc tylko weryfikować, sprawdzać, żeby wyciągnąć ten filtr i zobaczyć jak on wygląda. Niektóre filtry można odkurzaczem odkurzyć, takie te najbardziej, no, że tak powiem, dobrze wychwytujące, ale to są niektóre. A niektóre po prostu widzimy. Jeżeli widzimy, że są całe czarne, zabrudzone, czy tam szare już mocno, no to trzeba go wymienić. Nie ma co tu wyczepać, bo dalej jest już zapchany. To zależy z jakiego materiału i tak dalej. Taki filtr jest zrobiony. I albo kupujemy, wyciągamy, kupujemy i wsadzamy nowy, oryginalne najczęściej będą pewnie w coś około 50-100 zł, może więcej, albo zamienniki pewnie będą znacznie tańsze, albo będziemy mogli sami je sobie wytworzyć poprzez kupno płachty materiału w metrach kwadratowych, wycinamy, obszywamy i jest jak nowy. Tylko że materiał sami musimy tu poświęcić chwilę swojego czasu, w związku z czym są to jakieś koszty też czasowe, ale mniej pieniążków jakby wydajemy, bo od razu troszeczkę więcej filtrów możemy wytworzyć za pomocą tego materiału. Coś a la wytwarzanie papierosów sobie sami kupujemy, po prostu wszystkie elementy, rurki i wciskamy i mamy papierosy. Oczywiście nie zachęcam do palenia albo coś, ale żebyśmy zrozumieli o co chodzi. Tak więc takie filtry trzeba kupować albo samodzielnie robić, ale też trzeba jakieś koszty ponosić, więc do tych kosztów około 700 zł maksymalnych, jakie sobie policzyłem, no to takie filtry powinniśmy wymieniać, sprawdzać co miesiąc powiedzmy, ale wymieniać minimum co 2 miesiące. Czasami co miesiąc, jak jest bardzo duże zapylenie, czy to jakieś pyłki kwiatowe, czy jakieś pyły zawieszone, jakieś tam z kominów i tym podobne. W związku z czym raz na 2 miesiące, więc powiedzmy, że te 6 razy w roku te filtry trzeba wymienić.
Więc jeżeli byśmy oryginały stosowali, no to pewnie wydamy tam, wydaje mi się, dobrych kilkaset złotych. Jeżeli zamienniki, to też kilkaset złotych, może z 200, 300, a jeżeli będziemy sami sobie obrabiać, to może za ten materiał i naszą robotę, to może nas to wyjdzie jakieś tam 100, może 150 zł, ale są to dodatkowe koszty, więc już wychodzi ta cała rekuperacja w najgorszym zakresie, moim zdaniem, z filtrami oryginalnymi ponad 1000 zł, a samodzielną robotą może 800-900 zł w tym zakresie. Tak więc to jest ten koszt roczny, który ta rekuperacja po prostu pochłania, żeby to wszystko działało. No i jak to u Was wygląda z tymi filtrami? Może czegoś nie zalecacie, może zalecacie coś szczególnie, albo macie tu jakieś dobre rady, albo uwagi, to bardzo proszę, bo może ktoś z Was na przykład zapomniał 3-4 miesiące wymieniać filtra i przez to się zepsuły jakieś wentylatory, rekuperator się uszkodził, wymagana była jakaś naprawa, albo jakieś inne problemy wyskoczyły. Coś, to po prostu podzielcie się tą informacją. Bardzo Was o to proszę, żebyśmy tak uczciwie i szczerze powiedzieli, jak to wygląda w kwestii tych filtrów, wymian i tym podobne. Co dalej? Niektóre wiem, że rekuperatory, te lepsze, bo te tańsze tego nie mają, mają coś takiego jak kontrolkę, informacje, być może nawet w aplikacji w smartfonie dostaniemy powiadomienie, że już jest po prostu słabszy przepływ powietrza spowodowany tym, że filtr jest zapchany i to jest dla nas na pewno mega komfortowe, bo nie musimy na czuja otwierać obudowy, podchodzić tam raz w miesiącu i zobaczyć, tylko po prostu mówi nam to czujnik, pokazuje nam to za pomocą komunikatu, jakiegoś pikania czy czegokolwiek, tak jak w odkurzaczu często mamy taką lampkę, która nas informuje, że trzeba wymienić filtr albo go wyczyścić, prawda? Żeby zwiększyć ten przepływ powietrza. Tak więc to jest na pewno solidny plus, ale dotyczy to, z tego co wiem, lepszych rekuperatorów właśnie z taką funkcją. Dalej. Co jest bardzo, jeżeli chodzi o wadę względem osób, które samodzielnie chcą sobie zamontować rekuperację, bo takich osób jest bardzo dużo, bo na samym montażu można zaoszczędzić sporo pieniędzy, a połączenie tych wszystkich rurek no nie jest jakoś specjalnie trudne, gdy jakieś drobne przeszkolenie albo instrukcje dostaniemy i chwilę się pobawimy na sucho. To wiem, że można kupować system rekuperacji razem z projektem, dokładnie podajemy projekt domu przez internet, wysyłają nam projekt, na palecie wysyłają cały zestaw wszystkiego kurierem, przyjeżdżam do domu i mamy te rury, mamy ten rekuperator, mamy wszystko oznaczone w którym miejscu co i jak, wszystkie złączki i cały komplet dostajemy i samodzielnie robimy. Ale tutaj wiem, że jest bardzo istotny, umiejętny montaż, czyli żeby od razu nie montować w tych miejscach, tylko na przykład tą rurę, te złączki posprawdzać sobie, pomontować, na sucho zakręcić, odkręcić, zobaczyć, czy nie przekręcamy, nie zepsujemy gwintu, na przykład tych złączek, tych opasek. Różne są oczywiście systemy połączeń. Tak więc tutaj umiejętny montaż, konfiguracja anemostatów to jest bardzo ważna rzecz, bo teraz tak, jeżeli mamy tą centralkę, ten wymiennik ciepła tam, gdzie mamy te wentylatory, tą centralę całą, bo są różne jeszcze skrzynki rozdzielcze mogą występować w danym domu, na piętrach czy tak, to te powietrze, które ten wentylator pcha, w zależności od długości tych przewodów, będzie się rozdzielała ta wydajność. Podobnie jak w aucie mamy kilka nawiewów. Jeżeli jeden dokręcimy całkowicie, to te wszystkie będą trochę mocniej wiać na nas, prawda? Jeżeli wszystkie zakręcimy, to będzie tam tylko szparkami gdzieś przelatywać. Tak więc tu jest też taka sytuacja, że te ciśnienie tego powietrza, ono będzie uzależnione od regulacji anemostatów, czyli takich dławików, można tak to nazwać, przy każdej rurze czy też nawiewniku, jest tam regulacja, ile tego powietrza ma się wydostać, czyli na tych najbliżej skrzynki rozdzielczej powinno być to bardziej przykręcone, bo tam będzie większe ciśnienie, tak żeby więcej poszło do innych. I to jest bardzo ważne, żeby podczas właśnie realizacji tej pracy nie oszczędzać na tym, te anemostaty muszą być, czyli te regulatory ręczne, bo nie wiem, czy są elektroniczne, może są. Takie, że trzeba jeszcze przewody tam doprowadzać i się tam wszystko robi automatycznie, elektrycznie, ale jeżeli są ręczne, to trzeba to wszystko móc w każdym miejscu po prostu zdławić ten przepływ powietrza. Jeżeli byśmy tu zaoszczędzili, to mamy problem, bo jak to potem zdławić? No i tu jest bardzo istotna kwestia, żeby na końcu na pewno takiego montażu, jeżeli samodzielnie byśmy chcieli zamontować, bo nie ukrywam, że też mnie to troszeczkę interesuje. Jest to też pewna opcja samodzielnie to zrobić. Zawsze jakieś doświadczenie w życiu będzie, ale musi być dobrze zrobione. Więc tutaj na pewno warto się wyposażyć w takie urządzenia jak anemometr, czyli urządzenie, tak jak kominiarze przychodzą, przykładają do kanału wentylacyjnego, do kratki i weryfikują, ile powietrza przepływa, czy jest wystarczająco, czy niewystarczająco, tak więc mierzy przepływ powietrza. Więc jeżeli samodzielnie bym chciał montować, to warto kupić. I być może w tym zakresie samodzielnego montażu możecie tutaj coś powiedzieć.
Bo może na przykład zrobiliście to wszystko zgodnie ze sztuką, ale jest kiepsko i nie warto było to świeczki, lepiej było wydać te pieniądze i dać firmie, żeby to porządnie zrobiła. Albo być może zalecacie też taki montaż samodzielny, ale wyposażyć powinniśmy się w jakieś narzędzia, na przykład takie pomiarowe jak anemometr, żeby nie oszczędzać na tych anemostatach, które powinny być przy każdym nawiewniku, tak żebyśmy mogli ściągnąć tą obudowę przy suficie i tam na przykład trochę podkręcić, trochę nie. Sam ten anemometr będzie potrzebny do tego, żeby po zamontowaniu wszystkiego jeszcze to doregulować wszystko, żeby to po prostu nie było tak, że w jakimś pomieszczeniu wieje jak głupie, a w innym w ogóle. No, wszystko zależy oczywiście. A nie możemy po prostu rur dać i samo z siebie to będzie po prostu ok. To nie możemy temu ufać. To na pewno muszą być te anemostaty, te dławiki takie zdławiające ilość powietrza przepływającego w zależności od naszej regulacji, żeby móc to precyzyjnie ustawiać. Może w tym zakresie macie coś do powiedzenia, ja mało o tym poczytałem, ale logika mi wskazuje, że to na pewno jest bardzo, bardzo ważne przy montażu, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i moi drodzy, dochodzimy do końca, znowu godzina film, ale tutaj teraz kwestie pytań, takich szczególnych, które sobie odnotowałem i Wasze zdanie tutaj w tym zakresie będzie istotne. Przypuszczam, że takie pytania zadają sobie niemal wszyscy, którzy zastanawiają się nad rekuperacją, a najczęściej ci, którzy rozważają montaż samodzielny. Czy występują problemy ze zbyt suchym powietrzem albo podczas mieszkania, które będzie, mieszkania w tym domu oczywiście, czy będą występować jakieś denerwujące objawy z pracą rekuperatora, o czym nie mówi się w zaletach, w różnych materiałach reklamowych. Czy tutaj na przykład będzie sytuacja, że będzie zbyt suche powietrze, że będzie trzeba je nawilżać za pomocą nawilżaczy na przykład, że ten przepływ będzie powodował, że no po prostu, nie wiem, skóra będzie bardziej taka sucha, czy coś w tym zakresie. No, oczywiście możemy regulować wydajność tego działania. Ale tutaj mogą wystąpić właśnie rzeczy, które Wy wiecie z doświadczenia, a nigdzie nie są napisane i często się to ukrywa, albo no, objawy indywidualne mogą być kompletnie, że to akurat Wy macie, a reszta domowników nie, że coś na minus, coś na plus. Tak więc w tym zakresie, czy to ze zbyt suche powietrze, czy jeszcze jakieś inne, nie wiem, chorujecie, jakieś inne rzeczy, to po prostu dajcie znać, bo ciekaw jestem w tym zakresie, czy są jeszcze jakieś takie aspekty, cechy rekuperacji, o których się często nie mówi, a mogą powodować pewien dyskomfort dla użytkowników typu alergicy albo chorujący na dane typy chorób. No, coś w tym zakresie. Uprzejma prośba o informację. Następnie, na co szczególnie zwrócić uwagę podczas doboru rekuperatora firmy czy też montażu? I to oczywiście przejawiało się po kolei w tych rzeczach, które omawiałem na temat zalet i wad, ale może chcecie coś powiedzieć od siebie, bo mieliście to zamontowane i coś Wam tam wkurzało, coś zrobiliście źle, bo zaoszczędziliście, albo firma, która mówiła będzie tak, a jednak tak nie jest, że trzeba, może zalecacie, żeby podczas montażu coś weryfikować, żeby na przykład nie było troszkę taniej, ale żeby jakieś może raporty dawali, może w gwarancji powinno być coś dopisane, a coś jest ukrywane, może w umowach coś jest niedoprecyzowane, a potem wychodzi, że jednak troszkę drożej. Tak więc tu w tym zakresie podczas doboru rekuperatora firmy, montażu, prośba o Waszą radę. Może zalecacie jakiś rekuperator szczególnie, bo po prostu jest najlepszy, najfajniejszy, po prostu super i daje Wam jakieś solidne zalety, uzasadnia to, żeby troszkę więcej zapłacić, ale właśnie on coś tam robi, nie wiem, oszczędza albo daje Wam jakieś solidne, jakieś funkcje dodatkowe, pomiary różne w aplikacji prądu, zużycia i tak dalej. Dzięki czemu nie musicie inwestować w inne rzeczy, a macie zawsze wszystko do wydruku, jakieś eksporty robić sobie z tego, czy też dołączać jakieś inne urządzenia właśnie do systemu tego rekuperatora, jak klimatyzacja, pompa ciepła, gruntowa, czy też na przykład powietrzna. Dajcie znać, bo może to jest istotne. Właśnie myślę, że tak. Takie rady są na pewno bardzo cenne. Po prostu z praktyki. I teraz tak, chciałbym omówić kilka rzeczy, które są tak zwanymi gadżetami, dodatkami, które mogą spowodować, że warto wydać więcej pieniędzy, ale te dodatki powodują, że jest nam bardziej komfortowo, leżymy w łóżku, jesteśmy za granicą i zdalnie możemy sterować i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, aplikacja do telefonu, czyli zapewne nasz rekuperator lub manipulator, sterownik, który mamy gdzieś na ścianie, gdy jest połączony przewodem, zapewne skrętką, zapewne, czy warto mieć, albo zalecacie jakiś rekuperator, jakiś sterownik, czy warto mieć właśnie z funkcją, że podłączone to jest przez Wi-Fi i my możemy za pomocą aplikacji, przez internet, bo router oczywiście w domu musi być jakaś sieć Wi-Fi, chyba że przewodowa, ale żeby
właśnie mieć tą funkcję zdalnego obserwowania i sterowania naszym systemem rekuperacji w domu. Czy coś tu możecie polecieć w tym zakresie? To dajcie znać, bo to myślę, że to jest taki jakby gadżet, ale sporo ludzi jednak jest skłonnych zapłacić więcej za to, że mogą coś w aplikacji sobie podejrzeć. Podobnie jak to jest z odkurzaczami jeżdżącymi automatycznymi, no to patrzymy sobie, możemy sterować zdalnie, o teraz zacznie odkurzać, o teraz coś tam, o teraz coś tam. Więc myślę, że przy tej rekuperacji też jest to dosyć ciekawe, tak żeby dało nam to jakieś możliwości oczywiście sterowania, podglądu i tym podobne. A być może właśnie jest tak, że zalecacie jakiś rekuperator, jakiś system rekuperacji, który umożliwia Wam właśnie w tej aplikacji na przykład też sterowanie tymi anemostatami przy różnych nawiewnikach albo wywiewnikach w całej instalacji i nie musicie tam ręcznie nic kręcić, tylko sobie tutaj przesuwacie coś w aplikacji i dzięki temu ustawiacie sobie cały system. Oczywiście pewnie to będzie jakieś droższe rozwiązanie, ale przypuszczam, że może tak też jest taka możliwość, żeby nic ręcznie tam gdzieś nie konfigurować i wtedy może to jest droższe, ale przy samodzielnym montażu jest to znacznie po prostu prostsze. Siedzimy w jednym miejscu, a za mocno wie pod trochę mniej procent na przykład i anemostat sam tam się po prostu otwiera automatycznie w zależności od ustawień, jakie zadamy. No to taka ciekawostka, czy warto inwestować w kwestie związane z tym, żeby mieć aplikację do sterowania poprzez internet naszym rekuperatorem, naszym systemem wentylacji, rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej. Co jeszcze? Kwestia instalacji elektrycznej. Wiem, że niektóre rekuperatory mimo małego zużycia prądu, czyli tutaj około 350 W mocy, czyli no tutaj nie ma dużego prądu, no to niektóre są podłączane do instalacji elektrycznej jedno, a niektóre trójfazowej. I teraz w tym zakresie może coś możecie powiedzieć w kwestii elektrycznej. Ja się zastanawiam, po co trójfazowa? Żeby mieć trójfazową, no musielibyśmy tego, jakby to powiedzieć, no tego zużycia prądu przez ten odbiornik elektryczny, jakim jest cały ten rekuperator, no troszkę powinniśmy mieć tam, wydaje mi się. A tutaj trójfazowa. Może ta trójfazowa po to, że żeby nawet nie korzystać z tego napięcia międzyfazowego, ale chodzi o to, żeby mieć podłączone trójfazowe, żeby były trzy opcje zasilania, gdyby na jednej fazie zabrakło prądu. Nie wiem, o co w tym chodzi. Dajcie znać, co myślicie w kwestii właśnie podłączania takiego rekuperatora. Moim zdaniem spokojnie jedna faza wystarczy, ale pojawiły się informacje na stronach, że występują także metody podłączenia do instalacji trójfazowej. Nie wiem, w jakim celu, bo płytę grzewczą, gdzie mamy tam 7 kW no, kilowata mocy, no to rozumiem, ale tutaj jest 0,3 kilowata, dokładnie, bo około 300 W. Tak więc, o co tu chodzi? Może jakieś dodatkowe elementy, jakieś nagrzewnice? O, to by mogło być. Bo rzeczywiście, jeżeli byłby kolejny dodatek, do którego właśnie teraz zmierzam, czyli nagrzewnice elektryczne do podgrzewania powietrza w zimie, w chłodne dni, no to by miało sens, bo taka nagrzewnica może rzeczywiście brać na przykład, nie wiem, to będzie nagrzewnica elektryczna, może tutaj brać rzeczywiście kilka kilowatów mocy, kilka tysięcy watów i wtedy rzeczywiście uzasadnionym jest tutaj instalacja trójfazowa, bo rozdzielamy całe to zasilanie na kilka faz, więc nie obciążamy jednej dużym prądem, tylko po prostu rozdzielane jest to na kilka. No i wtedy jest to rzeczywiście, wtedy byłoby to uzasadnienie. Ale to trzeba byłoby właśnie zwrócić uwagę na to, że taki zwykły rekuperator tego nie potrzebuje. Ale jeżeli przejdę teraz płynnie do następnego dodatku, który warto rozważyć przy zakupie rekuperatora, to jest coś takiego jak właśnie nagrzewnica. Niektóre te lepsze rekuperatory, te takie droższe oczywiście, one mają coś takiego jak nagrzewnicę wstępną oraz nagrzewnicę dodatkową, taką nagrzewającą powietrze. Ta wstępna jest po to, żeby likwidować jakieś zawilgocenia, oszronienia w przewodach, w całej tej instalacji, żeby nie było jakiegoś problemu z kapiącą wodą gdzieś tam z połączeń i z tego co się dowiedziałem, to o to tutaj chodzi. Żeby cały ten rekuperator też tam gdzieś nie kapało zbędnie. Poza jakimiś odkroplinami, ale od tego jest po prostu wężyk i tam się to podpina pod kanalizację z tego co wiem. Ale to jest jedno. Ale jest też coś takiego jak nagrzewnica elektryczna jako dodatek. Jeżeli zakupimy rekuperator właśnie z takim dodatkiem, to w zimne dni, takie jesienne, a nawet może i w zimie, to te powietrze przez wymiennik jest lekko ogrzewane, ale jeszcze ta nagrzewnica jeszcze podgrzewa, więc te powietrze z tych kanałów nawiewnych, czyli tych rur, które idą do sufitu i tu jest ten nawiewnik, to wylatuje ciepłe.
I można byłoby nawet uznać, że to mogłoby awaryjnie zastąpić, albo normalnie być jako taka podwójna opcja ogrzewania, że mamy centralne ogrzewanie, ale jeszcze dodatkowo tutaj nam nawiewa. Na przykład awaryjnie potrzebujemy szybko zagrzać. Albo na przykład zepsuje się nam kocioł gazowy, centralne ogrzewanie. To możemy ogrzewać dom tym. Więcej prądu, więcej pieniędzy oczywiście stracimy, ale mamy. I wtedy, nie, wtedy jesteśmy jakby, mamy dwa źródła ciepła. Elektryczne i tu gazowe. No dobre, to jest ciekawe. To jest ciekawe rozwiązanie, ale tu już instalacja trójfazowa raczej byłaby konieczna, chociaż może i niekonieczna, ale raczej konieczna, bo ta nagrzewnica zapewne zje sporo prądu, gdy będzie używana, w zależności oczywiście od stopnia wykorzystania. No ale jest to ciekawa rzecz, którą na pewno warto rozważyć jako albo takie alternatywne ogrzewanie domu, albo po prostu dogrzewanie danego domu, bo to nie musi być dom, to może być inne pomieszczenie. Najważniejsze, żeby to było bardzo dobrze izolowany budynek. To niekoniecznie rekuperacja jest tylko do domków jednorodzinnych. Okej, i teraz jest jeszcze kwestia ostatnia, że do rekuperacji może niekoniecznie systemowo, ale jeżeli ktoś bardzo by chciał mieć w domu klimatyzację, to niczemu to nie szkodzi. Współpraca rekuperacji i klimatyzacji jest jak najbardziej możliwa, bo klimatyzacja wiadomo co robi. Kompletnie nam schładza, ale o tym, o systemach klimatyzacji i innych, no to postaram się w innym filmie te tematy rozwijać potem w innych wątkach, ale tutaj z tego co się dowiedziałem, jeżeli ktoś planuje klimatyzację, bo bardzo to lubi, no to nie ma najmniejszego problemu, że mamy i rekuperację, i klimatyzację. Klimatyzacja nam będzie porządnie schładzać, a rekuperacja będzie też minimalnie schładzać i będziemy mieli jeszcze do tego świeże powietrze. No i moim zdaniem super. Można też takie rzeczy robić. No to jak widzicie, omówiłem wszystko to, co sobie zanotowałem, więc chwilę mi to zajęło, ale myślę, że temat jest naprawdę fajny. On jest, wydaje się, z pozoru prosty, ale mogą być tutaj różne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i te tematy, które poruszyłem, może niektórzy z Was pomyślą, o, jest takie coś, o, ja na przykład też nie wiedziałem. Jestem kompletnym laikiem. Jak na razie zdobywam informacje, analizuję je tu, ale wiem, że ja nie mam tej wiedzy takiej inżynierskiej w tym zakresie, więc może ktoś z Was mi da dobre rady, podzielicie się tymi radami i inni też skorzystają. Myślę, że to jest taki wątek dosyć istotny, ta rekuperacja. Oczywiście w momencie, kiedy bym budował dom, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji i budowałbym rekuperację, zapewne powstaną filmy na temat, różne poradniki, różne być może porównania, testy, więc podzielę się z Wami wieloma innymi informacjami, ale na razie to jest czysto taki podstawowy film, gdzie chciałem się podzielić tym, co ja wiem jako taki laik i jeżeli będziecie mogli udzielić mi swojej rady, swoich informacji na temat rekuperacji, coś zalecicie, że warto te niektóre dodatki brać, albo na przykład zalecicie, że ten konkretny rekuperator jest super, fajny, on ma to, a na przykład ten inny model już tego nie ma i warto zwracać uwagę, na co zwracać uwagę na przykład w specyfikacjach technicznych, bo może się okazać, że będzie coś super, a i będzie mniej zużywał prądu, więc wydamy raz na niego więcej, ale na przykład będzie tańszy, a będzie tak samo dobrze działał, bo ma znacznie lepsze wentylatory, sterowanie tymi wentylatorami i tak dalej, a zaś kupimy tańszy i nie będziemy mieli jakiejś funkcji, a zapłacimy więcej za prąd rocznie i po 3 latach na przykład będzie to po prostu więcej kosztować o 100 zł rocznie na przykład. Tak więc bardzo dziękuję Wam za uwagę, wybaczcie, że tak długie są te filmy, ale chcę nawiązać z Wami taką relację uczciwą, szczerą, prawdziwą. Nic tu nie reklamuję, nie o to chodzi. Jak będą jakieś filmy z różnych instalacji, różnego rodzaju oprzyrządowania, czy też systemów różnych instalacji i jakaś firma będzie chciała mi coś dać, żebym coś Wam pokazał czy zaprezentować, bo to mogą być takie sytuacje, to Was o tym poinformuję na wstępie, że na przykład coś wiem albo po prostu dostałem coś i chcę Wam to pokazać. Tak więc pełna uczciwość, nie będę tu w żaden wypadku jakiejś sponsoringu robił czy coś w tym zakresie, a jak będzie, to na pewno Was poinformuję na początku filmu. W tym zakresie po prostu jako laik szukam tych informacji, czytam, rozmawiam z ludźmi. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Liczę na Wasze komentarze, szczere, uczciwe, prawdziwe, konkretne, to jest najważniejsze, z których ja skorzystam, jak i pewnie wielu innych ludzi, bo ten film zapewne wiele jeszcze czasu będzie w internecie. Dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam powodzenia. Jeżeli interesują Was takie właśnie tematy techniczne w zakresie różnych instalacji domowych, mieszkalnych, mieszkaniowych, budowy domu i tym podobne, elektryki, czegokolwiek, to zachęcam Was oczywiście do subskrypcji, łapę w górę możecie dać albo i w dół, możecie nie subskrybować. Najważniejsze są Wasze komentarze, są bardzo dla mnie
będą dla mnie przydatne, bo te tematy, które rozpisałem, to nie po to, żeby tą kartkę wyrzucić do śmietnika, tylko ja sobie to rozpisuję coraz bardziej, żeby tą wiedzę gruntować sobie na podstawie praktycznych, dobrych rad. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia. Cześć!